sposób. Gdy zakupiłem auto, miało ono kilka mankamentów. Jeszcze miał pompę wysokiego ciśnienia paliwa oraz wadliwą odmę. Cały serwis auta był prowadzony w ASO aż do 2023 roku, gdy zostało ono sprowadzone do Holandii i kupione przez Ramona. Uwzględniając fakt wykonanej dolewki w ilości 2 litrów świeżego oleju oraz stosunkowo niewielki przebieg 8000 km, to wynik z kategorii średnich. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który w nim pracował. Sprawcą całego zamieszania jest tym razem Ramon. Skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się 4 próbki. Pierwsza to olej silnikowy nowy, Champion New Energy, więcej szczegółów za chwilę. Druga to olej silnikowy Champion New Energy z przebiegiem 8000 km. Trzecia to oryginalny olej przekładniowy Audi. Czwarta to olej przekładniowy z napędu Quattro. Jest to olej, który nie podlega wymianie według Audi. Olej ten posiada przebieg 193 000 km i jest to 12-letni olej. Wyniki dla oleju przekładniowego znajdziecie w jednym z ostatnich shortów. Dzisiejszy odcinek to badanie oleju silnikowego. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Audi A7 z 2011 roku z silnikiem 3.0 TFSI, kompresor, blisko 193 km przebiegu. W tym miejscu prezentowane są podstawowe informacje o właścicielu samochodu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do samochodu zalany został olej Champion New Energy 5W40, klasy jakościowe SN łamane przez CF, A3 łamane przez B4, nie było stosowanego żadnego dodatku. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 8000 km, 90% eksploatacji to trasa, 10% miasto, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 4 miesiące, niezbędna była dolewka w ilości 2 litry, co w praktyce oznacza, że około 1/3 zalanego oleju została zastąpiona nowym olejem. Z dodatkowych informacji od właściciela pojazdu dowiadujemy się, że auto wyprodukowane zostało w Niemczech i tam użytkowane do 2023 roku. Cały serwis auta był prowadzony w ASO aż do 2023 roku, gdy zostało ono sprowadzone do Holandii i kupione przez Ramona. Auto miało wymieniany olej co 15 000 km w ASO. Dalej Ramon napisał w ten sposób. Gdy zakupiłem auto, miało ono kilka mankamentów, nieszczelną pompę wysokiego ciśnienia paliwa oraz wadliwą odmę. Objawiało się to zapachem benzyny w oleju oraz nadmiernym podciśnieniem w przestrzeni korbowej. Obydwa elementy wymieniłem, a następnie przepłukałem silnik czystym olejem i następnie zalałem badany olej Champion 5W40. Po wymianie odmy i pompy paliwa objawy ustąpiły. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 84 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 13,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta. Obserwujemy zgodność na poziomie 2% w niższej temperaturze oraz 5% w wyższej temperaturze. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 73 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 172. A to oznacza, że otrzymano spadek lepkości o 13% w temperaturze 40 stopni oraz o 9% w temperaturze 100 stopni. Jest to przedział ostrzegawczy akceptowalny. Test bibułowy wykonano w oparciu o dwie różne bibuły. W tym samym czasie przeprowadzono pomiar dla próbek olejów podesłanych od innych widzów. Dzięki temu można bezpośrednio porównać wyniki dla olejów różnych marek po różnym przebiegu. Zapraszam do komentowania i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Oceniając wynik dla bibuły od MCU, należy podkreślić, że olej zawiera zanieczyszczenia, a jego jakość ogólna jest przeciętna. Na drugiej bibule, która została użyta, wynik dość poprawny, w porównaniu z pozostałymi olejami jeden z lepszych wyników. Wygląda na to, że 2 litry dodatkowego świeżego oleju zrobiło w tym silniku swoją robotę. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Z podczerwieni do podkreślenia są następujące obszary. Potwierdziło się zanieczyszczenie oleju, nitrooksydacja oraz degradacja dodatków, poziom podwyższony, degradacja bazy oraz stopień sulfonowania, stan ostrzegawczy, reszta parametrów, stan bez większych zastrzeżeń. Podsumowując, otrzymano wynik na granicy akceptowalno-ostrzegawczej, uwzględniając fakt wykonanej dolewki w ilości 2 litrów świeżego oleju oraz stosunkowo niewielki przebieg 8000 km, to wynik z kategorii średnich. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników Long Life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!